proboszcza i pastora. Dziękujemy za przywitanie. Jest nam zawsze bardzo miło, że Pan Paweł pamięta o tym miejscu i o nas i o naszym tutaj spotkaniu. W ubiegłym roku nie mogliśmy się spotkać, no bo wiadomo, byliśmy zamknięci. Dzisiaj póki co jesteśmy jeszcze na tyle wolni w naszych decyzjach i podróżowaniu i przemieszczaniu, że dzięki Bogu możemy tu być. Ja się też bardzo cieszę, że i gospodarz tego miejsca, tej gminy, sąsiad nasz drogi też. Mieszkaniec. No mieszkaniec, no i nasz niezmordowany Pan Paweł. No i oczywiście ksiądz proboszcz, moi bracia w Chrystusie, ksiądz proboszcz i ksiądz pastor. Imię Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pan jest światłością i zbawieniem moim, kogóż się bać będę. Pan jest mocą żywota mego, kogóż mam się lękać. Tak mówi Jezus Chrystus, ja żyję i wy żyć będziecie. To się sprawdza, że cały świat jest naszą parafią. Czy popatrzymy wstecz na historię i tego miejsca i innych, jak również i na czasy dzisiejsze, to wszyscy potrzebujemy tej dobrej nowiny naszego drogiego Zbawiciela, tej cudownej Ewangelii. Jezus chce nam otworzyć ten raj, źródła łaski, pokoju dla dusz. Wnet o wnet, jaki cud, wejdzie Pański z radością tam lud. Wnet o wnet, jaki cud, wejdzie Pański z radością tam lud. Cudne pieśni radości tam brzmią, Jezusowi ku chwale i czci. Ziemskie troski nieznane tam są i w pokoju wciąż płyną tam dni. Wnet o wnet, jaki cud, wejdzie Pański z radością tam lud. Wnet o wnet, jaki cud, wejdzie Pański z radością tam lud. Módlmy się. Wszechmogący Panie Boże, dziękujemy Tobie za to przedpołudnie sobotnie i za to, że mogliśmy się tu zgromadzić, aby upamiętnić to miejsce i tych byłych mieszkańców, którzy tu zostali złożeni. Dziękujemy Tobie, że pamięć o nich jest żywa w naszych sercach i w tej lokalnej społeczności, że są ludzie, którzy nie dają zapomnieć o tych, którzy tu byli, żyli, którzy tu układali swoje życie z Tobą, którzy modlili się do Ciebie i kiedy Ty zawołałeś ich swoim głosem do wieczności, ich ciała zostały tu złożone. Pamiętaj o śmierci. A ja tak trochę przewrotnie tu na tym miejscu powiem memento vitae, pamiętaj o życiu. Bo to miejsce przychodzimy wspominając tych, jak słyszeliśmy, którzy poprzedzają nas w drodze do wieczności, powinniśmy pamiętać, że do tej wieczności my też zdążamy. Czyli idziemy do życia. Chrześcijaństwo ma pewną przewagę przy całym szacunku do inaczej wierzących, bo my wierzymy, że nawet stojąc na tym miejscu, wierzymy w życie, a nie w śmierć. Bo Chrystus jest życiem. Dlatego memento, pamiętaj o
od rajskich brzmią drzew, radują zbawionych harf dźwięki i śpiew. Błogi, błogi, pokój jest tam, do piersi Zbawiciel przygarnia nas sam. Zgodnie księża, panie wójcie, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że po raz kolejny spotykamy się tu w starych jabłonkach. Takich miejsc na terenie gminy jest kilkadziesiąt dosłownie, bo prawie w każdej miejscowości znajduje się takie miejsce, taki cmentarz. I wszyscy państwo wiecie, że obowiązkiem samorządu jest to, żeby o takich miejscach pamiętać, żeby o te miejsca dbać, porządkować. Nie tylko z okazji świąt, ale przez cały rok. Tą rzeczą cykliczną jest to nasze wspólne spotkanie, ta wspólna modlitwa, za którą oczywiście chciałbym wszystkim wam serdecznie podziękować. Chciałbym podziękować tutaj Pawłowi, który co roku właśnie listopadowe pamięta, wykonuje telefony, przypomina i robi to bardzo skutecznie, budując solidne fundamenty samorządu, wspólnoty samorządowej. Wręcz nie możemy zapominać o byłych mieszkańcach, o ich pamięci. No i ta symbolika, ta modlitwa w tak zatnym gronie na pewno jest rzeczą odpowiednią. Dziękuję księżom. Dziękuję, że pamiętasz o nas wszystkich. Jest wyryte na tym symbolicznym kamieniu, żeby poszanować to miejsce. Wójt już powiedział przed chwilą, że to jest takie symboliczne, bo takich miejsc jest prawie w każdej, czy nawet po kilka nieraz takich miejsc. Jak to ważna jest pamięć. Dziękuję wam za te piękne słowa. Pan jest pasterzem moim, niczego nie pragnie. Na pastwiskach zielonych. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego. Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Musi nas łączyć miłość do Boga i miłość do bliźniego. Nie możemy zapominać jedni o drugim, ale do siebie się uśmiechać, siebie inspirować, siebie lepiej rozumieć, podchodzić do siebie z empatią, bo przecież wszyscy jesteśmy i tak, jak mówi nam to miejsce, przechodniami, pielgrzymami na tej ziemi. Wszystkich nas czeka ta ojczyzna, jak mówił ksiądz proboszcz w niebie, o której mówi apostoł Paweł, że nasza ojczyzna jest w niebie. Ta, w której żyjemy, ona jest tu, którą kochamy. To nasza mazurska ziemia, umiłowana, w której znamy każdy grunt, każdą grudkę, każde drzewo w lesie. Może nie znam, ale jest człowiek, który mógłby nam więcej powiedzieć o każdym drzewie w tym lesie. Ja chciałem na koniec jeszcze raz serdecznie podziękować do pana wójta Bogdana, który nigdy nie odmówił. Zawsze no, wspiera, jest. No i pomóż. Dziękuję bardzo, że no, pomagał. Nie parafialnym, cmentarzem przedwojennym cmentarzu. Pochowani są tu ludzie, którzy mieszkali na tej ziemi, pracowali,
dbali o rozwój tej ziemi, tej miejscowości. Cmentarz, na którym odbywają się cyklicznie nabożeństwa publiczne. Zawsze staramy się być, żeby to było w listopadzie, w miesiącu zadumy, refleksji nad tym, co nas czeka, co robimy, gdzie żyjemy. Wygląda to tak naturalnie, jak wygląda. Chcemy, żeby to tak wyglądało, żeby ta pamięć o tych ludziach tu na tej tablicy, którą fundowała gmina Ostróda, była pamięcią o tych ludziach, którzy tu żyli, byli, mieszkali i spoczywają na wieki.